Hej, witajcie! Z tej strony Durward, witam serdecznie wszystkich fanów gry World of Tanks w czwartym i ostatnim odcinku, w którym to przyjrzymy się misjom osobistym na widoczny na waszych ekranach czołg brytyjski, czołg średni 8 tieru, czyli Chimerę. W poprzednich odcinkach, które znajdują się w playliście, którą właśnie oglądacie, możecie znaleźć informacje o pozostałych misjach, o pozostałych grupach nacji, które już mamy omówione. Dziś pora na odcinek czwarty, czyli zajmiemy się koalicją. Koalicją, która składa się z Francji, Czechosłowacji, Francji oraz Włoch, taki zlepek nacji, i zobaczmy, jakie trudne zadania przygotował dla nas Wargaming w tej właśnie grupie państw. Zadanie pierwsze polegać będzie na zniszczeniu trzech czołgów ciężkich oraz średnich. Dodatkowym celem będzie zadanie 2000 punktów uszkodzeń. Jeśli chodzi o sugestie pojazdów, tutaj przypomnę niemal już tradycyjnie, jak w każdym odcinku, że operujemy pojazdami od tieru 7 do 10, tak więc zniszczenie trzech czołgów, tych dwóch konkretnych klas, nie powinno być trudnością, tak więc grać możecie niemal dowolnym pojazdem. Oczywiście nie sugerowałbym tutaj gry czołgami lekkimi, te raczej na polu bitwy powinny mieć inne zadania, choć oczywiście jeśli mamy okazję coś dobić, no to trzeba z takiej okazji skorzystać i wspomóc tym samym naszą drużynę. Misja numer 2 tu wymaga już nieco bardziej specyficznej gry i to właśnie czołgi lekkie do zadania drugiego będą jak najbardziej wskazane. Co prawda ich pula, biorąc pod uwagę kraje, w jakich się tutaj poruszamy, jest dość mała, bo na dobrą sprawę mamy tylko 4 czołgi lekkie i wszystkie są nacji francuskiej, z tym, że Pinokio, czyli AMX 1357, nie do końca nadaje się do zdejmowania gąsek, ponieważ ten czołg ma dość słabe obrażenia dla modułów. Drugim celem, który musimy wypełnić w bitwie, aby zdobyć nagrodę i wypełnić misję, jest zadanie 5 penetrujących strzałów w unieruchomiony pojazd. Tak więc tutaj naszym głównym zadaniem będzie zatrzymywanie przeciwników i ich eliminacja. Wygranie bitwy oraz zniszczenie przynajmniej 2 unieruchomionych pojazdów da nam nagrodę za cel poboczny. Nagród tradycyjnie nie omawiam, te dość precyzyjnie prezentowane są poprzez grafiki w dolnej części ekranu. Misja numer 3 polega na tym, aby znaleźć się na pierwszym miejscu pod względem zdobytego doświadczenia. Warunkiem pobocznym jest tutaj odniesienie zwycięstwa w bitwie. Jeśli chodzi o sugestie, to tutaj daję wam niejako pełną dowolność. Zagrajcie tym, na czym czujecie się dobrze. Preferowane są tutaj mimo wszystko pojazdy klasy premium, ponieważ te mają mały bonus do zdobywania doświadczenia. Nie wiem, jak przekłada się to na exp bazowy, bo to o ten właśnie exp chodzi, aby znaleźć się na szczycie tabelki, ale z tego, co przez wiele, wiele tysięcy bitew zauważyłem, te czołgi premium raczej taki bonus nawet do tego bazowego expa potrafią mieć. Nie jest to nigdzie udokumentowane. Mamy nawet zresztą w wynikach bitwy bonus za prowadzenie czołgu premium, ale tak jak wam mówię, na przestrzeni tych wielu, wielu tysięcy bitew zobaczyłem, że czołgi premium troszeczkę lepiej są traktowane przez mechanizm naliczania expa, choć powinienem powiedzieć losowania expa, bo ten czasem naprawdę potrafi mocno zaskoczyć. Rozgadałem się trochę na temat misji trzeciej, przejdźmy więc do zadania numer 4, które polegać będzie na odniesieniu zwycięstwa oraz zniszczenie zadaniu uszkodzeń 6 różnym pojazdom przeciwnika. Przetrwanie bitwy pozwoli nam zarobić dodatkowe kredyty za cel poboczny. Ta misja w skrócie polegać będzie na zdobyciu odznaczenia wsparcie, choć nie do końca.
Medal wsparcia jest przyznawany w momencie, kiedy uszkodzimy pojazd i ktoś go zniszczy, chyba że się mylę. Wiecie co? Aż sobie to teraz sprawdzę. Przejdźmy sobie do medali. Oczywiście znajdujemy się na serwerze testowym, na którym nieco wcześniej zostały udostępnione misje. Uszkodzenia. Czy tutaj jest mowa o... Tak. Cele muszą zostać zniszczone przez innych graczy, bądź zniszczone na przykład na skutek utonięcia, bądź upadku. Czyli tutaj, wracając do naszej misji, ten medal wsparcia niekoniecznie jest tutaj wymagany, ponieważ tutaj wystarczy coś uszkodzić, to coś nie musi zostać w bitwie zniszczone, no ale skoro mamy wygrać, no to wypadałoby jednak wszystkich wyeliminować. No chyba, że wolicie kapować bazę, co też jest dostępne w tej misji. Przejdźmy więc do misji piątej. Szczęśliwy, by przetrwać, tak możemy przetłumaczyć ten tytuł misji, tę nazwę tego zadania. A dlaczego to tłumaczę? Ponieważ misja polegać będzie na zniszczeniu pojazdu przeciwnika poprzez taranowanie, przy czym uszkodzenia zadane pojazdowi taranowanemu muszą być większe niż to, co sami otrzymamy. Dodatkowo musimy przetrwać takie taranowanie. Dodatkowym celem jest wygranie bitwy oraz samo jej przetrwanie. Jakie pojazdy tutaj polecałbym Wam do wykonania tego zadania? Chciałoby się rzec Cromwell, Cromwell B, ale nie, niestety. Przypomnę, że znajdujemy się w grupie pojazdów od tieru 7, a Cromwelle są na tierze 6. Tak więc tutaj moim zdaniem dobrymi pojazdami do wykonania tej misji mogą być na przykład mobilne medy brytyjskie oraz czechosłowackie, choć te z racji na swój słaby pancerz mogą otrzymywać spore obrażenia przy taranowaniu. Tak więc tutaj ewentualnie pozostaje nam do zagrania bitwa na przykład szwedzkim hatekiem, który rozpędzony z górki potrafi osiągnąć naprawdę dobre prędkości, czego niestety nie da się powiedzieć o jeździe po terenie grząskim, czy też podjeździe pod górkę. No ale pod górkę jadąc chyba nikt nie myśli o taranowaniu. Misja bardziej do wykonania z przypadku, choć doświadczeni gracze na pewno wykorzystają sytuacje bojowe na swoją korzyść. Misja numer 6 polegać będzie na zadaniu 10 penetrujących strzałów pojazdom tego samego tieru co nasza maszyna, bądź też pojazdom tierów wyższych. Jeśli chodzi o sugestie do wypełnienia tej misji, no to tutaj przede wszystkim czechosłowacka 9 oraz 10. Pojazdy dysponujące naprawdę świetnymi działami. Raczej nie powinno być problemów z zadaniem 10 strzałów z uszkodzeniami. A grając 10, sami doskonale wiecie, że losowania nie są ostatnio super przychylne i większość rozgrywanych bitew to właśnie starcia na samych 10 tierach. Z 9 bywa różnie, choć mówiąc szczerze, dawno czechosłowacką 9 nie grałem, a to dlatego, że mam na niej M-kę i już dawno poszła na żyletki. Jeśli uda nam się zadać 3000 uszkodzeń lub więcej, otrzymamy nagrodę za cel poboczny. Misja numer 7, czyli można by powiedzieć, jesteśmy niemal w połowie, polegać będzie na zniszczeniu 2 czołgów lekkich podczas 2 pierwszych minut bitwy. I tutaj wypada się na dłużej zatrzymać, ponieważ ta misja ewidentnie nie będzie zależała od naszych umiejętności, tylko od RNG. I to nie tylko takiego, które losuje nasze uszkodzenia i penetracje, ale będzie to również zależało od wylosowanej mapy oraz wylosowanych składów obydwu drużyn. Sugestia co do tej misji, również warto byłoby zagrać czymś mobilnym, czymś szybkim, tak aby jak najprędzej dopaść wrogie czołgi lekkie. Wygranie i przetrwanie bitwy pozwoli nam zarobić dodatkowe 200 tysięcy. Misja numer 8 polegać będzie na znalezieniu się na pierwszym miejscu pod względem zdobytych punktów doświadczenia, zwycięstwo w bitwie oraz jej przetrwanie
pozwoli nam na wypełnienie misji z celem pobocznym. Mówiąc szczerze, chyba taka misja już była. Chyba, że tam nie było mowy o zwycięstwie. No nic. Kto uważnie oglądał, ten wie. Ja się nieco zagalopowałem i nie pamiętam. Idziemy więc do misji numer 9, tak aby nie przedłużać. Polega ona na zadaniu 2000 punktów uszkodzeń z dystansu większego niż 250 metrów. Zniszczenie 3 pojazdów pozwoli nam na wypełnienie zadania wraz z celem pobocznym. No i tutaj sugestia co do pojazdów, którymi warto jest tą misję wykonywać. Może być tylko jedna. Szwedzkie Tedeki. Dlaczego? Dysponują one niesamowicie celnymi działami, mają dobry kamuflaż i strzelanie na większe dystanse raczej nie powinno stanowić dla nich problemu. Dodatkowo warto jest tutaj zabrać do wspólnej gry jakiegoś plutonowego czy też plutonową w szczególności, tak aby to wspólnymi siłami udało się kogoś wyświecić, uszkodzić i zniszczyć. Misja dość prosta, wydawałoby się. Przejdźmy więc do misji numer 10, w której trzeba będzie zniszczyć 5 wrogich pojazdów. Operujemy więc w granicach odznaczeń bojowych. Wcześniej mowa była o prawie medalu wsparcia, teraz jest medal prawie specjalisty. Ten chyba ma nawet swoją nazwę, jest to taki proporczyk, że tak powiem, fighter to się chyba nazywa. Polega on na zniszczeniu 4 bądź 5 wrogich pojazdów. Tutaj trzeba zniszczyć 5. 3000 uszkodzeń da nam 200 000 kredytów więcej. Misja numer 11. Ta skonstruowana jest nieco bardziej skomplikowanie od poprzednich misji, ale wchodzimy już w te dalsze etapy zadań. Tutaj trzeba będzie zadać 3000 punktów uszkodzeń oraz zablokować dwukrotność własnej puli HP. Biorąc pod uwagę zakres maszyn, jakimi dysponujemy do tego zadania, tu robi się pewien problem, ponieważ do tej misji ewidentnie potrzebny będzie pojazd dysponujący dobrym pancerzem. A czy takie mamy? Chciałoby się powiedzieć, no w końcu jest Kranwagen, jest Emil 2, jest Emil 1. Mogą być też francuskie Fosze 10 poziomu, ale sami przyznajcie, kto takie pojazdy z Was w garażu posiada. Ja jako kolekcjoner czołgów raczej nie będę miał z wyborem maszyny problemu, ale misja niestety zakrawa ilość graczy, którzy będą mogli ją wykonać, do jakiejś węższej grupy. Oczywiście zdarzyć się może, że taką misję wypełnimy nawet na kartonowym pojeździe, który absolutnie nie grzeszy pancerzem, ale to już będzie bardziej zależało od szczęścia i od tego, jak inni będą do nas strzelać. 3000 punktów uszkodzeń, no to raczej dobry gracz potrafi zrobić nawet na jakimś szrocie. Wygranie i przetrwanie bitwy zapewni nam miejsce w garażu i mówiąc szczerze, już się mocno podpaliłem do wykonania takich zadań. Misja numer 12, która również pozwoli nam poszerzyć naszą czołgową kolekcję, polegać będzie na zadaniu 15 strzałów z uszkodzeniami, 15 penetrujących trafień, zniszczenie 3 pojazdów to cel poboczny. I tutaj wrócę do informacji przekazywanej kilka misji wcześniej. Czechosłowackie czołgi średnie 9 i 10 poziomu. I tutaj również moglibyśmy do misji włączyć wymieniane też już szwedzkie Tedeki, ale te są niestety dość mocno zależne od wylosowanej mapy. Czasem po prostu nie mamy do czego postrzelać. A 15 strzałów wydawałoby się nie jest za dużo, ale prześledźcie sobie wasze ostatnie bitwy, na przykład sprawdzając je w raportach i policzcie sobie, ile strzałów udało wam się w ostatnich bitwach zadać. No, ile strzałów z uszkodzenia, tak powinienem powiedzieć. Przejdźmy do misji 13, która ma chyba najwięcej celów głównych. Polegać będzie ona na zwycięstwie w bitwie, skapowaniu bądź zdekapowaniu bazy oraz zadaniu 3000 punktów uszkodzeń wrogim pojazdom. Misja naprawdę dość skomplikowana i zależna będzie od tego, na jakie mapy nas będzie losować. Jeśli gramy tryby obrony bądź też tryby spotkaniowe,
powinno być nam nieco łatwiej wykonać tą misję. Tak więc polecam Wam w ustawieniach, ja to co prawda pokażę na serwerze testowym w języku angielskim, ale jeśli nie wiecie, to tu w tym miejscu możemy sobie zaznaczyć poszczególne tryby gry. Oczywiście bitwy losowej nie da się odznaczyć. Ja mam zaznaczone bitwy spotkaniowe oraz szturmy. Wyłączyłem wielkie bitwy na dziesiątkach. Jakoś nigdy nie przypadł mi ten tryb do gustu. Jeśli więc macie jakieś zmiany w ustawieniach, proponuję pod tą konkretną misję ustawić to sobie tak, jak ja mam tutaj. Wróćmy do zadań. Dodam jeszcze, że zniszczenie 3 pojazdów pozwoli nam wypełnić misję wraz z celem pobocznym. No, misja, tak jak mówiłem, dość mocno zależna od wylosowanej mapy, ale dobry gracz, doświadczony, powinien sobie z tą misją bezproblemowo poradzić. A czym ją wykonać? Absolutnie wszystkim. Pełna dowolność. Misja numer 14. Ta wymaga już nieco więcej umiejętności. Tutaj pozwolę sobie również przetłumaczyć nazwę tej misji. Stalowy rzeźnik? Nie, rzeźnik to jest Butcher. Reaper to będzie... Ojejku, kosiarz? Bardziej w nawiązaniu do kostuchy, ale polegać będzie ona na zniszczeniu 7 pojazdów z drużyny przeciwnej. Przetrwanie bitwy pozwoli nam na zdobycie dodatkowego dnia konta premium. Swoją drogą, sporo tych dni konta premium misje na Chimerę pozwolą nam na zdobycie sporej ilości dni premium. Mam nadzieję, że wykorzystacie to dobrze. A 7 zniszczonych pojazdów, no jak wiecie, nie zdarza się co drugą bitwę, no chyba, że jesteście jakimiś wymiataczami i nawet na 7 i 10 takie wyniki robicie. Tego Wam oczywiście szczerze życzę. Przejdźmy do misji ostatniej, która jest naprawdę trudna do wykonania. Nasze uszkodzenia, liczone własne plus uszkodzenia z asysty, muszą wynieść przynajmniej 10 tysięcy punktów uszkodzeń. W przeciwieństwie do misji z innych grup nacji, tutaj nie wliczany jest damage otrzymany czy też zablokowany. Tak więc tutaj moim skromnym zdaniem dobrą opcją będzie gra francuskimi czołgami lekkimi, które potrafią coś zaświecić, potrafią coś tam postrzelać. No, 10 tysięcy również zależne będzie od wylosowanej mapy, a jeśli komuś, przepraszam, uda się zrobić tą misję na Himmelsdorfie albo na Ensku, no to podeślijcie mi powtórkę, link, a w zasadzie adres mailowy do wysyłki powtórek znajdziecie w opisie każdego mojego filmiku. No, jeśli komuś uda się zrobić taki wynik, naprawdę czapki z głów, ja byłbym dumny z takiego osiągnięcia. Dodatkowo, jeśli wygramy taką bitwę i pozwolimy na zniszczenie 4 pojazdów po naszym spocie oraz unieruchomieniu, otrzymamy 350 tysięcy kredytów i 4 rozkazy, choć te, podejrzewam, nie będą nam potrzebne, jeśli wypełnimy wszystkie misje, chyba że chcielibyśmy wykorzystać je do obiekta, którego zadania, do którego zadania omawiałem już w stosownym materiale. Ten znajduje się również w playliście, w której znajduje się film, który właśnie dobiega końca i właśnie za wspólnie spędzony czas. Chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować. Dajcie znać w komentarzu, czy moje podpowiedzi są słuszne, czy macie może jakieś lepsze sugestie co do doboru pojazdów, aby stać się posiadaczami tej ciekawie zapowiadającej się brytyjskiej Chimery. Czołg specjalny, nie jest to czołg klasy premium, tak więc na nim raczej kredytów zarabiać nie będziemy, ale mówiąc szczerze, ja nie mogę doczekać się, kiedy ten pojazd zagości w moim garażu na zwykłym serwerze. Tego, aby ten pojazd znalazł się jak najszybciej również u Was, Wam życzę, dziękując za wspólnie spędzony czas. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!